sprzęt widokowy, czyli camping gas, palnik, jakiś tam kubek czy garnek taki do gotowania. Do spania miałem kalimatę taką dmuchaną, śpiwór, jednoosobowy namiot. Jakby wszystkie rzeczy, jakby te biwakowe miałem dosyć ultra light, taki tego typu, czyli tam śpiwór do około zera komfort, ale nadal waży tam 600 gram. Kalimata też tam jakieś 300, namiot kilogram, więc wszystko takie ultra lekkie. Jestem Radek Budnicki i witam Cię w podcaście Lepiej Teraz, który tworzę dla kreatywnych ludzi z pasją. Drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Lepiej Teraz. Witam Was z Beskidu Żywieckiego. Dzisiaj postanowiłem przeprowadzić wywiad z niesamowitą osobą, podróżnikiem, który rzucił pracę informatyka, by przewędrować większość krajów obu Ameryk z plecakiem i namiotem, samotnie i przez blisko rok non-stop. No, ale zanim przejdę do dzisiejszego gościa, zapraszam Was tradycyjnie do Po ludzku o pieniądzach. Tam czekają na Was dwa odcinki. Pierwszy o edukacji alternatywnej z Andrzejem Wysockim i drugi z Dorotą Filipiuk o efektywnym podejściu do finansów osobistych. Wracając do dzisiejszego odcinka Lepiej Teraz. Dziś zaprosiłem gościa poznanego na szlaku, Marka Jędraszewskiego, który od lat pracował w wielkich międzynarodowych korporacjach jako informatyk i po jakimś czasie poczuł potrzebę, by to wszystko porzucić i wyruszyć w długą podróż. Marek jest minimalistą, nie posiada też mediów społecznościowych, nie posiada konta na żadnym medium społecznościowym, jest nietuzinkową osobą. Zanim przejdę jednak dalej i zaproszę Was do wysłuchania naszej rozmowy o tych wspaniałych podróżach, Marek podzielił się szeregiem informacji, również informacji praktycznych, jak żył, jak podróżował, jakie miał doświadczenia, sytuacje ciekawe, nieciekawe, bezpieczne, niebezpieczne, co zobaczył, ile to kosztowało, o tym wszystkim opowie. No ale zanim zaproszę już Was do wysłuchania naszej rozmowy, chciałbym Wam się pochwalić dwiema rzeczami. Otóż właśnie ukazał się, właściwie już teraz, skoro premiera tego odcinka jest w czwartek, 1 lipca, powinien ukazać się w kioskach, w Empikach magazyn My Company, w którym znajduje się artykuł mojego autorstwa na temat podcastów w biznesie. Także serdecznie zapraszam Was do kupowania tego magazynu i do przeczytania mojego artykułu. Będzie mi bardzo miło. Otrzymałem też zaproszenie do wystąpienia w najbliższym Pyrkasterze, czyli konferencji podcasterów o podcastingu organizowanej w Poznaniu co roku. Tym razem odbędzie się online. Również mam wystąpić na tej konferencji jako jeden z prelegentów, więc śledźcie informacje w sieci i kupujcie magazyn My Company. Moi drodzy, wystąpiłem też na lekcji dla klas ósmych szkoły podstawowej z Gdańska, gdzie przybliżałem właśnie młodzieży podcasty, zalety słuchania podcastingu, jak to się robi. Otrzymałem sporo zapytań też dotyczących o właśnie podobne wystąpienia. Otóż dzieciom i młodzieży taką wiedzę przekazuję za darmo, nieodpłatnie, więc jeżeli jakaś szkoła będzie zainteresowana, to chętnie się zgodzę. Inne osoby na zasadach komercyjnych. Ale, tak jak powiedziałem, w celach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży opowiadam na temat podcastów pro bono. Tyle jeśli chodzi o mój wstęp. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania mojej rozmowy z Markiem Jędraszewskim na temat samotnej podróży po obu Amerykach. Cześć. Cześć. Witam Cię serdecznie w podcaście Lepiej Teraz. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić. Spotkaliśmy się przypadkiem na szlaku, można powiedzieć. Jesteśmy w agroturystyce Jałowcówka w Koszarawie, w Beskidzie Żywieckim i poznaliśmy się praktycznie przypadkiem też. Okazuje się, że też lubisz chodzić po górach, tak jak ja. Dowiedziałem się od Ciebie, że masz za sobą samotną podróż. Dość długą podróż przez obie Ameryki. Tak. Jakbyś mógł powiedzieć na początku, jak się nazywasz, czym się zajmujesz na co dzień zawodowo? Okej, więc ja się nazywam Marek Jędraszewski, pracuję w sektorze IT, natomiast takie dłuższe wycieczki, podróże to było od zawsze u mnie, więc
takie miesięczne, półtora miesięczne wypady do Nowej Zelandii czy Meksyku to się zdarzały, natomiast dwa lata temu zdecydowałem, że potrzebuję cały rok na podróż, żeby zobaczyć Amerykę Południową i Północną. Jakby tą podróż nazwałem Dwie Ameryki. Jakby... Nazwałeś ją. Tak. Okej. Dlaczego zrobiłeś sobie urlop aż 10-miesięczny? To był powód związany, nie wiem, z jakimiś sprawami osobistymi, czy po prostu miałeś taki cel zawsze, że już jest czas? Znaczy, celu żadnego nie miałem specjalnie, natomiast to też nie był precedens w rodzinie, bo mój brat dwa lata wcześniej mniej więcej to samo zrobił. Tylko że on odwiedził Amerykę Południową, a później Chiny i Australię, więc trochę inne kontynenty, bo w Ameryce Południowej, Północnej był wiele razy. Więc już miałem jakiś kontekst i precedens w rodzinie, też paru znajomych dalszych też takie dłuższe wycieczki zrobiło. A mi po prostu się trochę znudziło w pracy, trochę się wypaliłem, więc stwierdziłem, że sobie zrobię przerwę 10-miesięczną. Okej, to musiałeś się przygotować jakoś finansowo do tego, to musiałeś odkładać po prostu na to w trakcie pracy. Nie, tak? Specjalnie. Jakby w IT się tyle zarabia, że szczerze mówiąc, ja też nie mam rodziny, żadnych zobowiązań oprócz kredytu, który i tak tam się spłaca, więc specjalnie nie musiałem do tego się przygotowywać, po prostu zdecydowałem, że pojadę i tyle. Jakby kupiłem bilety i mniej więcej tyle się plany początkowe skończyły, bo tak jak mniej więcej zawsze robię, więc po prostu kupuję bilet. W tym momencie to było do Buenos Aires i idea... Z Warszawy bezpośrednio. Tak, nie, to było przez, to był KLM przez Amsterdam. Tak zacząłeś i czy wtedy już planowałeś, że to będzie 10 miesięcy podróżowania na stop, czy po prostu na razie był spontan, okej, lecę na początek do Argentyny, potem się zobaczy? Znaczy, wiedziałem, że około roku będzie, bo sobie kupiłem takie ubezpieczenie podróżne, tak właśnie na 10 miesięcy. Jest coś takiego? Jest. To jest takie, polskie, jak polska firma? Nie, to jest takie jakieś angielskie, dużo to jest, znaczy są nie dwie są takie firmy znane, natomiast... Ile kosztuje to? To kosztowało chyba około 4000. 4000 złotych, ubezpieczenie tak. Na rok i jakie to jest firmy? Nie pamiętam. Nie natomiast to jest ale takie, można znaleźć w internecie. Tak, to jest, tylko to było takie trochę rozszerzone, bo ja planowałem trekkingi w Andach wysokich, więc tam od pewnej wysokości tam trzeba dopłacać jako sport ekstremalny, powiedzmy. Więc to jest takie ubezpieczenie kompleksowe, podróżnicze takie stricte dla nomadów i dla takiego typu turystów. No właśnie, ty jesteś takim backpackersem bardziej, czy takim po prostu typowym, co po hotelach jeździ i limuzyny zamawia? Jak to wygląda to twój? Ja zdecydowanie backpackers. Plecak, namiot. Tak. Generalnie jakby ja na wyjazdach oszczędzam na noclegach, czyli w sumie nie zależy mi, gdzie ja śpię. Może to być zwykle namiot albo hostel. Spałeś kiedyś pod gołym niebem, bez rozkładania namiotu? Było tak fajnie, że można było? Tak, znaczy w poprzednich wyjazdach na Sycylii na przykład mieliśmy namiot, bo to była wycieczka rowerowa, natomiast tam nie pada, nigdy było gorąco, więc nigdy tego namiotu nie rozłożyliśmy. Na tym wyjeździe to zdarzyło mi się spać na pustyni Atacama, bo chciałem zobaczyć gwiazdy, bo tam właśnie są te... W Chile. Natomiast akurat trochę jakoś pochmurno było. Nie miałeś pecha. Więc sobie popatrzyłem na chmury. Więc noclegi głównie jak jestem, to jest namiot plus hostel. Natomiast druga jest taka rzecz, że nie gotuję zwykle, czyli raczej lokalne rzeczy jem. Czyli jesz tam, gdzie idziesz na szlaku albo bierzesz coś ze sobą tak. Na zimno po prostu. Tak, znaczy na szlaku to nie na zimno, po prostu mam biwakowe jakąś kuchenkę i tu akurat słabo jem, bo to są jakieś zupki chińskie, jakieś tam tuńczyki, krakersy i dużo czekolady i orzechów. Tak zwanego jet boila to się nazywa chyba po angielsku, tak? Nie, akurat tego nie mam. Ja po prostu mam normalny palnik, butla, taka mała butla gazowa i tyle. Natomiast poza szlakiem, no to zwykle stołuję się gdzieś. W Ameryce Południowej to dużo jadłem na marketach takich, co tam trochę strasznie, bo tam sanepid nie zagląda i oni mają inną florę bakteryjną, więc niektóre sprzewodniki odradzają trochę, jak jesteś jakby wrażliwy na to. Natomiast... W których krajach jest niebezpiecznie zjeść coś albo napić się wody, albo wziąć prysznic, bo czasami dostanie się woda. Znaczy nie to, że niebezpiecznie, w sensie to jest trujące, po prostu jesteś nieprzyzwyczajony do tych bakterii. Ma rewolucję w żołądku. Tak, więc w większości krajów, poza może Patagonią, gdzie tam można pić praktycznie z każdego strumyka, no chyba, że ewidentnie jest jakieś tam pastwisko wyżej,
bo tam to nikt nie nosi wody. W sumie dużo osób po prostu z plecakiem i kubkiem chodzi, bo tam co chwila jest jakiś z lodowców, coś tam, najczystsza woda, jaką tam można znaleźć, więc tam nie trzeba o to dbać. Natomiast w innych krajach zwykle przewodnik mówi, że fajne tam miejscówki polecane, natomiast właśnie jak masz jakieś problemy takie żołądkowe, wrażliwy jesteś na to, to lepiej nie jedz. Mnie to specjalnie nie ruszyło, jakby. A tam w Ameryce Południowej szczególnie na to, co jest na takich marketach, to jest jedzenie za grosze. Tam za polskich 7 zł da się zjeść dwudaniowy obiad z kompotem. Jakbyś mógł powiedzieć, gdzie pojechałeś? Czyli jakie kraje odwiedziłeś w ciągu tych 10 miesięcy? Większość krajów Ameryki Południowej, czyli Urugwaj, Argentyna, Chile, Boliwia, Brazylia, Peru, Kolumbia i Ekwador. Nie odwiedziłem reszty Wenezueli, bo wtedy była ta eksodus i problemy. Do Kolumbii, tak, był eksodus. Tak, więc tam na granicy naprawdę duże kolejki były ludzi z Wenezueli. A później poleciałem do Kanady, no i Kanada i Stany. Kanada, jakie Stany zwiedziłeś w Kanadzie, jakie regiony? Zwiedziłem, kurczę, teraz mi padło. Byłeś przy Vancouver, byłeś w Brytyjskiej Kolumbii, nie, czy byłeś bardziej... Quebec zwiedziłem i później... Ontario, tak. Tak, i później British Columbia, góry skaliste, tak powiedzmy na granicy, bo z Calgary wyjeżdżałem, to chyba już jest inny stan. Alberta. A w Stanach, gdzie byłeś? W Stanach to głównie Kalifornia, Arizona, Utah, tam te wszystkie parki narodowe. Czyli zachód. Zachód. Na początku tam był taki trekkingowo, bo do Kanady doleciał mój brat, więc tam w Kanadzie i w Stanach to był taki American Way, czyli wynaliśmy samochód i jeździliśmy, bo tam trochę nie da się inaczej efektywnie dojechać nigdzie, tylko trzeba mieć samochód. Publiczny transport tam szwankuje mocno. Tak, znaczy no jest, natomiast... Amtrak to chyba kilka firm jest, żeby przejechać przez całe Stany. To trzeba zmieniać firmy. Tak. No, to... Więc ten zachód Stanów Zjednoczonych to zwiedziliśmy z bratem, natomiast on później poleciał na Hawaje, a ja się przeniosłem autobusem, bo chciałem właśnie sobie przejechać się na wschodnie wybrzeże, no bo mój brat już tam był wielokrotnie, natomiast ja pierwszy raz, więc jeszcze chciałem zahaczyć tam, więc przejechałem przez tam Houston, czy tam Texas i później głównie Filadelfia, Nowy Jork, Waszyngton. A gdzie chodziłeś w Ameryce Północnej na trekkingi? Na Ameryce Północnej trekkingi nie były takie długie, bo ja nic nie zrezygnowałem. Natomiast tam, ja akurat odwiedziłem te bardziej znane parki, więc tam jest system loterii i tam pół roku wcześniej się po prostu zarezerwuje te rzeczy. Żeby pojechać na przykład do Yellowstone, to musisz zarezerwować? Akurat do Yellowstone nie jechałem, natomiast wszystkie inne te... Colorado, Zion, Yosemite. Nie, akurat Yosemite to chyba Joshua nie. Tree byłeś? Nie, tam nie byłem. Natomiast, więc nie robiłem dłuższych trekkingów, bo w Ameryce Południowej to mniej więcej tak 4-5-dniowe zwykle robiłem ze względów na ciężar jedzenia, bo więcej nie lubię nosić. Ale też nosiłeś ze sobą w plecaku kuchenkę, jedzenie, tak? Tak, wszystko. Namiot? Tak. Karimatę, co jeszcze? Jakbyś mógł powiedzieć wyposażenie twojego plecaka na takich wędrówkach kilkudniowych? No oprócz ubrania, tylko ubrania miałem jakby 3-sezonowe, bo mi było gorąco na przykład w Brazylii, natomiast też chodziłem na 4-5 tysięcy metrów, niby tam była pogoda taka dobra, natomiast w nocy przymrozki i zimno, więc miałem takie dosyć szeroki wachlarz ubrań i shorty, i t-shirty, i jakieś czapki, rękawiczki, i kalesony i takie rzeczy. No i jakieś przeciwdeszczowe też rzeczy. Moskity pewnie też musiałeś jakieś rzeczy mieć. Nie. Nie brałeś moskitiery w tropiki? Nie. Brazylia? Nie, w Brazylii tylko brałem jakieś te antymalaryczne leki, żeby nie złapać nic coś. Więc to jest takie ubranie, to jest jakby standard, jak najmniej, natomiast że te 3 pory roku powiedzmy, czy tam 2 musiałem opędzić, więc i tak trochę tego było. Sprzęt bijakowy, czyli camping gas, palnik, jakiś tam kubek czy garnek taki do gotowania. Do spania miałem karimatę taką dmuchaną, śpiwór, jednoosobowy namiot. Jakby wszystkie rzeczy, jakby te biwakowe miałem dosyć ultra light, taki tego typu, czyli tam śpiwór do około zera komfort, ale nadal waży tam 600 gram. Karimata też tam jakieś 300. Namiot kilogram, więc wszystko takie ultra lekkie, no bo to
jak się nosi kuchenka na plecach. Kuchenka najwięcej ważyła, co? Nie, kuchenka to jest sam palnik, bo jakby jak nie mam kampingazu, no to nic nie waży, a kampingaz też nic nie waży, tylko objętościowo tam trochę ma tego. Więc to było super lekkie, no bo jak się 10 miesięcy to na plecach nosi, to nie chce się jakby mieć tego ciężkiego. No i to mniej więcej tyle. No i tam jakieś może pokrowce takie antydeszczowe też, żeby tam jak pada mocno, to po prostu przykryć ten plecak. Powiedz, jaką najdłuższą jednorazową podróż miałeś, albo trasę, trekking, ile dni trwało i gdzie to było? Także non-stop byłeś pod namiotem. Znaczy non-stop pod namiotem to ja byłem w Patagonii 1,5 miesiąca, natomiast to nie był jeden trekking taki od początku do końca, bo mówię, ja tylko takie od 3 do 5 dni robiłem trekkingi, przemieszczałem się później autostopem albo busem. Natomiast taki najdłuższy start i koniec w górach to był trekking Huayhuash. To jest Andy wysokie w Peru i to ten trekking mi polecali ludzie już, których spotykałem w Patagonii, zwykle na rowerach, którzy tam jechali z Ameryki przez wszystko i do Tierra del Fuego, więc ich te podróże trwają 2 lata czy 4 lata. No i oni mi polecali właśnie ten Huayhuash. To jest jeden podobno z najlepszych trekkingów Ameryki Południowej, taki wysokogórski. Drugi, który jest równie znany albo też nawet lepszy, to Asangate, natomiast to się robi 5 dni, więc... Natomiast Huayhuash te 6-7 dni zrobiłem, natomiast nominalnie jak się robi to z jakimś biurem podróży, to się robi to w 10-11 dni. Natomiast ja trochę szybko dosyć chodzę po tych górach i zamiast jednej przełęczy dziennie, to nieraz robiłem dwie, co jest powiedzmy męczące, bo te przełęcze mają tam pod 5000 metrów, więc tam rzeczywiście się odczuwa brak tlenu już i to nie tak, że się po prostu idzie szybko, tylko się noga za nogą wlecze, bo co 4 kroki oddech i odpoczynek. Jest wysoko po prostu. Tak. Choroba wysokogórska cię dorwała, czy nie? Nie, znaczy ja już wielokrotnie byłem jakby w okolicach 4000 i więcej, więc wiem mniej więcej, jak mój organizm reaguje, więc ja tylko pierwszej nocy mam ból głowy. Na przykład jak jechaliśmy z Atacame do Salar de Uyuni, to tam się przekracza też góry i tam właśnie przełęcz jest 5000 mniej więcej. Więc tego dnia od popołudnia do wieczoru po prostu bolała mnie głowa i od tego momentu już przez cały wyjazd nic, bo praktycznie później w całej Boliwii i Peru, no to się ten altiplano jest, czyli w sumie 3000 metrów wzwyż, więc tam w sumie się jest aklimatyzowanym non-stop. Znaczy zależy gdzie, natomiast ja wybierałem też te rejony górskie, więc praktycznie non-stop byłem w wysokich górach. Czy chodzisz tylko, czy biegasz też po górach, czy tylko trekking uprawiasz? Nie, ja w ogóle nie biegam. Próbowałem się przemóc i znaleźć jakąś przyjemność tego, natomiast 2 miesiące wytrwałem. Ale może, że biegałem w mieście po asfalcie, podejrzewam, że może po górach by było fajniej dla mnie, natomiast... Szybciej na pewno. Natomiast, że mieszkam w Warszawie, to tam niespecjalnie mi się podoba bieganie po asfalcie lub nawet jakimś parku po ziemi. Nie wiem, może trzeba dojrzeć do tego, ja na razie wolę chodzić. Ich też chodzę w takiej wysokości sandałowe, bo ja nie lubię mieć sprzętu, więc ja kiedyś miałem pomysł, żeby robić jakieś szczyty ziemi zdobywać. Natomiast raz, zobaczyłem, ile to kosztuje, więc no, to jest bardzo droga impreza. Chyba Aconcagua jest taką najprostszą górą, którą wejść, mało techniczna, praktycznie jak jest lato, to można wejść prawie że w shortach. Ja szczerze mówiąc podchodziłem pod Aconcagua, nie zamierzałem. Wyższy szczyt Ameryki Południowej. Tak. On tam niecałe 7 tysięcy ma. Ja doszedłem do jakiejś bazy Plaza de Mulas, 4300 właśnie. Natomiast to już śnieg spadł, więc i tak bym nie wszedł, jakbym chciał, bo to już było za późno w sezonie, ale nawet nie planowałem, bo tam nie miałem permitu nawet na to. Oczywiście tam akurat w sandałach już nie doszedłem, bo tam śnieg się zaczął od 4000, natomiast jakby ja z założenia nie chcę mieć żadnych ekspresów, lin, ani tych takich spinaczkowych rzeczy, choć się spinam. Natomiast tak trekkingowo to raczej wolę mieć to na lekko i bez sprzętu i głównie zwykle bez przewodnika, więc zwykle chodzę sam albo się podłączam do jakiegoś zespołu, znaczy ludzi, których spotykam na trasie. No właśnie pytanie, wolisz podróżować sam czy z kimś? Dobre pytanie, znaczy
To zależy. To zależy, natomiast kiedyś w czasach, powiedzmy, postudenckich takimi większymi ekipami jeździliśmy w jakieś polskie góry. No i raz to była taka potężna ekipa, kilkanaście osób, to wiem, że to się nie sprawdza, bo za dużo osób chce co innego. Więc tak do czterech osób to mi się sprawdziło, jakiś tam wyjazd do Gruzji, powiedzmy. Natomiast chyba po dłuższym czasie, nawet z bratem, jak byliśmy 2 miesiące w Kanadzie i w Ameryce, to już miałem go dość. Więc natomiast sam jeżdżę głównie z powodu tego, że no, ja po prostu się zwolniłem z pracy, żeby pojechać i mogę sobie to na to pozwolić. Natomiast nawet znajomi, którzy by chcieli bardzo, no nie mają takiej sytuacji, więc rzadko kiedy ktoś, znaczy nigdy się nikt nie zdecydował, żeby tak po prostu pojechać ze mną. Ale słuchaj, przerwę ci, bo nie chcę, żeby mi myśl uciekła. Zdecydowałeś się pojechać na 10 miesięcy w świat, na drugą półkulę, zachodnią półkulę, zwiedzać, to kosztuje pieniądze. Inne osoby wydałyby na jakiś luksusowy hotel gdzieś tam, a ty wydałeś pieniądze na to, żeby żyć w totalnej niewygodzie. Co cię ciągnie tak naprawdę w te góry? Bo góry cię fascynują, nie niziny, nie jakieś lasy. Góry i to jeszcze muszą być właśnie bez lasu. Jakby w lesie jestem w stanie trochę chodzić, natomiast to mnie szybko nudzi. Nawet byłem właśnie w Amazonii, co to było bardziej dla mnie rozczarowanie, tym bardziej, że byłem już w jakimś lesie deszczowym w Australii, więc to po 5 minutach o nowe drzewo, fajnie nowe, natomiast 15 minut i nuda. Przynajmniej dla mnie. Jakby. To co się ciągnie w górę? Więc ja lubię właśnie panoramy, krajobrazy, na przykład w Patagonii są te takie szczeliste szczyty, widoki. Tak, mnie to ciągnie i wcale nie potrzebuję, żeby tam ludzi było. Zwykle właśnie wybieram pustkowia. Znaczy powiedzmy, to nie jest do końca prawda, bo w tej podróży praktycznie trekkingowo to zrobiłem wszystkie highlighty takie długodniowe trekkingów w Ameryce Południowej. Więc miałem. Co to jest highlight trekkingowy? No takie rekomendowane trekkingi. Miałem po prostu taki przewodnik najlepsze trekkingi Andów i powiedzmy taką checklistę się zrobiłem, no i wybierałem te najtrudniejsze i najdłuższe. Sam. Więc to... Podłączałeś się po drodze czasami pod jakieś grupy osób albo pojedyncze osoby? Znaczy na szlaku często się spotyka ludzi, więc na przykład na szlaku do Machu Picchu, no to w sumie całą drogę szedłem z Baskiem i Francuzem i jeszcze tam później się Portugalczyk, Kanadyjczyk i Francuzka jeszcze podczepili, no i to w takie fajne towarzystwo. Czasami uczestniczyłem w takich zorganizowanych wyprawach, na przykład z Atakamy do Salar do Uyuni, da się, widziałem rowerzystów, natomiast no, roweru nie miałem i nie zamierzałem tam jechać, a jeepem to w sumie to bym się na pewno zgubił, bo tam podobno GPS-y nie dają rady. Więc to było takie po prostu 4-dniowy zorganizowany, ale też nie dużo osób. Nas było tam 5 osób. Więc też jak wybieram takie zorganizowane wycieczki, no to też nie, że to jest autobus 40 osób, tylko taki raczej jeep jakiś 5-4 osoby. Napotkanych przypadkowo osób w jakimś miejscu. No tam to raczej po prostu się zgłosiłem do biura, no i powiedzieli mi, że to są 4-5-osobowe, no to później jest ryzyko tylko, że te osoby, które tam... Akurat tam są tam, wtedy tam, i tam są, to mogą być nieciekawe. Akurat ci byli spoko. Oczywiście byli Niemcy, bo Niemcy tam byli wszyscy, wszędzie na moim... Izraelczycy też często backpackują. Tak, szczególnie właśnie w Patagonii i w Peru jakoś Izraelczycy. I Kiwis, czyli Nowozelandczycy są, ale to oni są z reguły starsi. Ja nauczyłem się właśnie podróżując po świecie, że spotyka się w starszym wieku, spotyka się Nowozelandczyk. Tak, znaczy to tak zależało od kraju, bo chyba w Kolumbii to więcej Francuzów spotykałem, natomiast wszędzie indziej praktycznie rządzili Niemcy. Młodzi Niemcy, tak. Nie tacy brzuch, wąs, piwo i tak. Znaczy no tacy to nie mają szansy mnie spotkać specjalnie, bo nie doszliby specjalnie tam, gdzie ja. No właśnie, dobrą rzecz powiedziałaś, bo naprowadziłeś mnie na pytanie, które chcesz ci zadać na propos ludzi. Jacy są ludzie, których spotykasz na trekkingach? Różnią się od takich zwykłych ludzi, których spotykasz w pracy, w mieście? Znaczy różnie spotykałem, na pewno ich wyróżnia to, że są gotowi jakby spędzić sporą część czasu w niewygodach, bo jakby spanie pod namiotem to
To jest fajne, jak jest dobra temperatura, natomiast jak później ci spada temperatura do minus tam 5, a masz śpiwór do zera, więc musi założyć wszystko na siebie. Challenge, no. Musi założyć na siebie wszystko i tak ci nie jest komfortowo. Natomiast też są tacy bardzo, powiedzmy, nie dziwni, natomiast dziwni w sensie pozytywnym. Na przykład spotkałem właśnie Polaka, który mieszkał w Słowenii. I on podróżował na monocyklu, czyli to jest taki rower jednokołowy. Jak w cyrku. Tak, tylko to był taki profesjonalny monocykl downhillowy. Okazuje się, że coś takiego jest. Nawet są zawody w tym. Więc on, ja go spotkałem, jako byłem w Chile i robiłem okrążenie wulkanu Villarica. Więc on tam, ja go spotkałem na trasie i on właśnie miał to koło i on na równym i na zjazdach po prostu zasuwał na tym monocyklu. No i to bardzo fajna sprawa. W sumie sam wtedy myślałem, że się nauczę i następny wyjazd zrobię na monocyklu, natomiast nie zabrałem za to jeszcze. Na pewno wygodniej przewozić monocykl niż cały rower. Tak, to jest dobre, bo stopa złapiesz tym. Do samolotu można nadać coś na bagaż. Tak, więc to jest wygodne. Natomiast też miał problemy, że niektórych parkach mu traktowali jako po prostu rower i go nie wpuszczali, bo psuje szlaki. No tak, bo rowery też psują, tak. Z koła jakby nie było. I słuchaj, największe koszty związane z taką podróżą, na co się składają najwięcej pieniędzy? Transport. Czyli samoloty, tak? Samoloty, tak. No jak się doda wszystko, to też autobusy, bo ja większość po Ameryce Południowej tak naprawdę rządzi autobus, tam pociągu praktycznie nie ma. Ja raczej... Zaczekaj, w Chile nie Domeyko budował kolej? Nie Polak? No tak, ale no to jest jakaś nieliczna trasa i zwykle te trasy są jakieś turystyczne po prostu i one tam jeżdżą tak bardziej turystycznie, natomiast tam jest super rozwinięty i prowadzony transport autobusowy. Jak później pojechałem do Stanów, no to Stany powinny się nauczyć, jak się robi transport autobusowy od Ameryki Południowej. Oni mają chyba tylko i wyłącznie właśnie ten samochód. Oni mają Greyhounda i mniej więcej tyle. I też się nie da wszędzie dojechać, natomiast w Ameryce Południowej wszędzie praktycznie. Tam, gdzie chciałem, to albo dojechałem, albo autostopem. To czy autostopem to tylko w Patagonii, bo tam to jest w miarę bezpieczne, natomiast w krajach takich jak Brazylia i Boliwia to się nie odważyłem brać autostopu. No właśnie, powiedziałeś nie odważyłem. Chciałem zadać ci pytanie, jaka najniebezpieczniejsza sytuacja, jaka ci się w ciągu tych 10 miesięcy podróży przydarzyła? Gdzie to było? Najniebezpieczniejsza była jedna w sumie. W ciągu całego wyjazdu miałem jedną nieprzyjemną sytuację w Bogocie, w Kolumbii, czyli to tak trochę stereotypowo, natomiast... Narkos. Tam mi ukradli telefon. Ale w jaki sposób? Ukradli, napadli czy ukradli? Tak, znaczy ukradli, w sensie gość z nożem poprosił mój telefon, no i mu dałem jakby. Więc i to było praktycznie w Bogocie, w tej części historycznej, gdzie jest najwięcej turystów i dlatego oni tam są. Dlatego jak później z Bogoty leciałem do Kanady, a wcześniej pojechałem jeszcze nad wybrzeże i zrobiłem sobie tydzień kitesurfingu, to jak wróciłem do Bogoty, bo miałem lot, no to mieszkałem w takiej dzielnicy rezydencjalnej, gdzie nie ma w ogóle turystów i na każdym rogu była budka ze strażnikiem. I to było jedyne miasto, gdzie jakby czułem się niepewnie, no bo miałem przykre doświadczenia. Natomiast w innych miastach, na przykład we wszystkich brazylijskich, gdzie też podobno jest nieciekawie, no to się dowiadywałem o tym na przykład na takich city tourach. Ja robiłem takie, jak już byłem w mieście, no to zwykle robiłem takie zwiedzanie na zasadzie napiwków, czyli to jest zwykle... Tak, w Warszawie jest coś takiego. Free tours. Więc to jest na zasadzie zwykle jakiś student albo jakaś organizacja po prostu prowadzi i na koniec poproszą o napiwki. Natomiast to często był niewypał, bo nieraz jak dosyć słabo to prowadzili, natomiast często było fajnie. Ja zwykle szukałem też jakichś takich nieanglojęzycznych, żeby hiszpański mi się polepszył. Bo... No właśnie, jak mówisz po angielsku, po hiszpańsku, tak?
Po niemiecku musisz mówić, bo dużo Niemców spotkałaś. Nie, po niemiecku. Niemiecku się uczyłem, natomiast to jest język, który mi się nie podoba. Natomiast mówię jeszcze po włosku, więc w sumie od włoskiego zacząłem. I hiszpański tak naprawdę bardzo szybko załapałem, bo tam jest gramatyka praktycznie taka sama, trochę false friendów, natomiast mniej więcej można się domyślić, jakie słowa są i... Argentyna jest podobno głównie z włoskich imigrantów. Tak. W Argentynie miałem na początku pierwsze dni trochę problem, bo oni mają trochę inną wymowę. Jak mi mówili ciągle para się var na przykład, czyli to jak coś kupowałem albo szedłem do restauracji, to pytali się, czy na wynos, czy nie. I się var to jest, ja po hiszpańsku bym mówił raczej llevar, w sensie żeby do wzięcia, natomiast oni takie podwójne L wymawiają jako szy, więc to trochę mnie zbiło z tropu na początku, natomiast później się przełączyłem i ja może nie mam słuchu specjalnego do akcentu, bo jakby w całej Ameryce Południowej i w Meksyku jakoś ja tego specjalnie nie odczuwałem. Natomiast... Oni chyba nie mówią tego nie mają hiszpańskiego. Tak, nie mają. Cerveza na przykład, tylko cerveza, tak? Tak. Na piwo się mówi. Więc oni mają trochę inaczej, natomiast jak ja umiałem mówić hiszpański, to mi jakby wystarczyło, żeby się spokojnie dogadać wszędzie. Corazón, tak? Tak jest taka różnica między meksykańskim hiszpańskim, a hiszpańskim hiszpańskim. Kastylijskim, tak to się nazywa. Tak. I jeszcze zrobiłem sobie w sumie kurs taki intensywny hiszpańskiego w Sucre w Boliwii. Taki już zaawansowany, czyli w sumie miałem tylko konwersację. A długo tam siedziałeś? Tydzień. I ten tydzień na tym kursie byłeś? Tylko? Tak. To intensywny musiał być naprawdę. No codziennie 6 godzin. Znaczy nie codziennie, bo lektorka nie mogła czasami. Natomiast... Miał wysoko pewnie pod górkę. Tak, tam. Natomiast to były już takie struktury, których tam wyedukowani Hiszpanie, czy tam właśnie ludzie wymawiają, natomiast na ulicy tego się nie słychać, więc to nie jest takie bardzo przydatne, natomiast no, jak już byłem w hiszpańskojęzycznym jeszcze takim tanim kraju jak Boliwia, no to stwierdziłem, że sobie zrobię kurs. Dodatkowo robiłem kurs portugalskiego w wersji brazylijskiej w Rio, też tydzień i też to było taki typ kursu, taki to się nazywało total immersion czy full immersion, także nie. Totalne zamurzenie. Tak naprawdę po prostu miałem dwóch lektorów, żeby mieć różne akcenty. Oni chodzili ze mną na miasto kupować coś na markecie albo po prostu na obiad. No i to było też chyba około 6 godzin dziennie. I później jak pojechałem do Amazonii, przewodnikowi powiedziałem, żeby mówił do mnie po portugalsku. No to on pewnie mówił wolno i prosto, natomiast tak powiedzmy z 70% myślę, że rozumiałem. To też był kolorowy człowiek, on miał jakieś takie fajne historie życiowe, że ktoś tam ukradł złoto, uciekł albo... To chyba, wiesz co, to chyba jest charakterystyka latynosów, oni żyją scenariuszami z telenowel i może on miał takie scenariusze z telenowel. Być może. Natomiast prawdopodobnie portugalski, no też rozumiałem, bo to jednak jest też podobne do hiszpańskiego, więc jak ja mówiłem z kolei, no to mówiłem pewnie w trzech językach już, w portugalsko, hiszpańsko, włosko, natomiast mnie też rozumieli, więc to się sprawdzało. Oczywiście jak rozmawiałem z lektorem, to ja wszystko rozumiałem, bo on mówił tak specjalnie dla mnie prosto. Natomiast jak później jeździłem autobusami, no to jak lokalsi zaczęli między sobą jakąś barą mówić, no to zero. Ale to po hiszpańsku tak samo było, tym bardziej, że po angielsku też, jak nieraz w Londynie byłem i jakaś młodzież zaczęła mówić między sobą, to jakieś pojedyncze słowa wyłapywałem w ogóle. Dobra, czego najbardziej bałeś się w podróży? O co się najbardziej martwiłeś, jeżeli byłeś w takiej podróży? Pogoda. Pogoda? Pogody się nie bałem, bo byłem dosyć mocno dobrze przygotowany. Najbardziej się bałem pogody w Patagonii, bo ona potrafi być zmienna, natomiast ja w ciągu półtora miesiąca w Patagonii miałem ze 2 dni deszczu i de facto przez całą Amerykę Południową, w Chile, Boliwia, Peru praktycznie nigdy nie padało. To była taka sytuacja, że w dzień było gorąco na t-shirt, natomiast że to było wysoko 3000 plus, no to wieczory i noce były zimne. Tak jak tam pustyni, prawda? Też jest zimno w nocy, a w dzień gorąco. Z kolei w Brazylii, na Amazonii byłem w porze wysokiej wody, czyli powiedzmy
Standardowo się mówi, że to jest deszczowa, natomiast tam pada zawsze, tylko bardziej albo mniej często. Ale to też myślałem, że to będzie lało cały dzień, natomiast lało tylko tak porządnie, natomiast lało tylko wieczorami albo w nocy, więc to też nie było tak odczuwalne dla mnie, te deszcze. Więc pogody się nie bałem. W sumie chyba najbardziej mnie stresował jednak niedźwiedź. W Kanadzie czy w Kanadzie i w Stanach. Znaczy bardziej w Kanadzie, bo w Kanadyjczycy jacyś, choć rangersi kanadyjscy bardziej serio do tego podchodzili. Na przykład w Yosemite, jak tam rangersi mówili nam o niedźwiedziach, no to mówili, jak zobaczysz niedźwiedzia, no to okrzyk radości, że udało ci się zobaczyć. I w sumie zero stresu, tam, no tam jak ten opakowanie tego na niedźwiedzie, taki specjalny kontener na jedzenie trzeba było tam tylko wypożyczyć, żeby on się nie dobrał do jedzenia. Natomiast Kanadyjczycy, no to ten gaz na niedźwiedzie. Bear spray. Tak, bear spray. Żeby hałas robić, tam ogólnie takie wprowadzenie było jak... Lifehacki takie, tak, przeżycie. Tak. Ale to pewnie też zależy od gdzie, bo w Yosemite to jest może na tyle, tam te niedźwiedzie są jakby wiadomo jakie, że nie atakują, natomiast mój brat był na Alasce, więc tam to jeszcze poważniejsze jakby wprowadzenie jest. Bo tam... Grizzly też, to też gatunek niedźwiedzia, czarny, tak. Grizzly, brunatny. Tak, no to tutaj się edukowałem bardziej na YouTubie, jakby jak się zachowywać, albo tam były też te takie ulotki wszędzie, jak reagować, bo to trzeba inaczej w zależności niedźwiedzia. I też trzeba wiedzieć, jak rozpoznać niedźwiedzie, bo to, że jest brunatny, to nie do końca wiadomo, nie jest jasne, że się rozpozna, bo ten kolor sierści jest mylący, więc te brunatne to mają takiego garba, powiedzmy, i po tym najlepiej rozpoznać. No, zwykle też są dużo większe, jak to są tacy takie dorosłe osobniki. Pytanie dotyczące takie, można powiedzieć, twoich marzeń z tych rzeczy, które zobaczyłeś. Tych miejsc, które zobaczyłeś. Jeżeli miałbyś wybrać do zamieszkania na stałe, które miejsce najbardziej ci się spodobało, tak żeby można było zamieszkać? Bogota, no, rozumiem, że nie. Bogota nie. Tak, znaczy Kolumbia mi się podobała z tego względu, że tam był dobry spot kajtowy, gdzie wiało, co nie jest pewne. Ale na Pacyfiku czy na Zatoce Meksykańskiej? To było Karaiby w sumie. A, czyli Zatoka Meksykańska. Tak, więc to było na północy, niedaleko w sumie granicy z Wenezuelą. Ogólnie takie pustkowie totalne, Cabo de la Vela. Natomiast tam właśnie w tym czasie, kiedy ja byłem, to było jedyne praktycznie miejsce, gdzie znalazłem, gdzie są statystyki wiatrowe, okej. Natomiast Kolumbia generalnie nie podobała mi się, bo ja lubię jakby góry, natomiast właśnie takie bardziej, powiedzmy, alpejskie. Łysy bardziej. Znaczy, ja nie umiem się zachowywać do końca w takich tropikalnych klimatach, bo w górach takich, powiedzmy, europejskich albo w Andach, no to mniej więcej już tyle tych podróży miałem, że jakby jestem, wiem co robić, jak się przygotować, wiem co mnie może zjeść albo nie, natomiast... Albo porwać, bo FARC przecież działa ciągle chyba w Kolumbii. Tak, w Kolumbii miałem właśnie taki, na takim friturze, taki właśnie nie zrobiłem w Bogocie takiego zwiedzania po prostu, tylko zwiedzanie jakby pod kątem narkobiznesu był taki tematyczny. I wtedy, jak ja byłem, to akurat jakąś porozumienie podpisali takie pokojowe, natomiast chyba pół roku później to się znowu wszystko rozsypało. Kiedy była ta podróż? Podróż była rok przed COVID-em, czyli 2019. Więc z perspektywy czasu miałem dobre szczęście, bo jak wybrałbym sobie następny rok, to bym prawdopodobnie utknął na początku gdzieś w Argentynie, a później bym musiał wrócić do Polski. Dokładnie. Okej, okay. Czyli tam, gdzie są natomiast dobre wiatry. Jeszcze jak wrócę do pytania, gdzie zamieszkać. Znaczy tak zawodowo to pewnie najlepiej by było, znaczy w Chile, bo to jest jakby najsilniejsza ekonomia w Ameryce Południowej. Też w sumie myślałem już i myślę od dłuższego czasu nad Kanadą, tylko bardziej nawet tą francuskojęzyczną, bo... Quebec. O Stanach raczej nie myślę, żeby tam zamieszkać. Chciałbym wrócić, bo tam ja tylko liznąłem tam w sumie miesiąc to na taki wielki kraj, to znaczy na żaden z tych krajów, bo ja mniej więcej miesiąc per kraj spędzałem.
No z dokładnością do Urugwaju, gdzie byłem 3 dni, bo tylko tam pojechałem, żeby pomyśleć, gdzie chcę lecieć na początku, bo jakby na kupnie biletów tam nie może się do końca skończyć, bo skończyć, bo w pewnym momencie muszę zdecydować, czy jadę do El Calafate lecę, czy jadę autobusem, czy jeszcze gdzieś indziej, więc w Buenos byłem już innym razem, więc siedzenie w Buenos mi nie interesowało, natomiast że rzut beretem jest Urugwaj, tam problem się tam chyba w jakimś 2 godziny jedzie, płynie, to pojechałem sobie w sumie na 3 dni do Urugwaju, żeby pomyśleć, co dalej. A tak to mniej więcej właśnie wychodziło miesiąc, no plus minus tydzień, dwa na kraj. A powiedz mi, czy ta podróż, bo to długo byłeś w podróży, czegoś cię nauczyła? Nauczyłeś się czegoś? Zmieniłeś się? Czujesz, że się zmieniła ciebie jakoś? Czy jesteś taki sam, jaki byłeś przed wyjazdem? Nie wydaje mi się, natomiast taka podróż, aby przynajmniej sposób, w jaki ja podróżuję, na pewno myślę, że rozwinęła jakby takie zdolności logistyczne. Bo to, że ja nie miałem planu takiego dłuższego niż na 5 dni, no miałem generalną ideę. Dwie Ameryki, czyli zaczynam na południowy w Patagonii i przemieszczam się mniej więcej na północ za słońcem, tak, za pogodą powiedzmy, że te pory deszczowe się kończą. W kwietniu wiedziałem, że chcę być w Boliwii, bo właśnie tam się zaczyna sezon, więc jak w maju, to wtedy jak wróciłem w kwietniu więcej do Chile dotarłem, no to w Chile już byłem, więc stwierdziłem, że polecę do Brazylii, natomiast no tak powiedzmy za pogodą dążyłem, dlatego też wybrałem Kanadę na początku, a później Stany, no bo tam się wcześniej zimno robi, więc a później i tak byłem w Kalifornii, więc tam to, że miałem tylko taką ideę, że z południa na północ, natomiast jak nie byłem na trekkingu, no bo trekking to był łatwy, no bo mam trasę, 5 dni mam z głowy. Natomiast praktycznie co wieczór, jak byłem gdzieś w tranzycie, no musiałem gdzieś zdecydować, gdzie jechać, gdzie spać, gdzie jeść. No jak byłem właśnie w jakichś tych w Ameryce Południowej, no to market był takim oczywistym wyborem. Natomiast nieraz nie było marketów, albo w Brazylii tam nie chodziłem, więc trzeba się zdecydować, gdzie jeść na przykład, albo gdzie spać, gdzie jechać, czy kupić bilety na autobus, czy jednak polecieć samolotem. Na przykład w Brazylii są takie odległości, że już nie chciałem tam 3 dni spędzić w autobusie, więc kupiłem samolot. Więc takie rzeczy i decyzje praktycznie co drugi wieczór trzeba było podejmować. No i co już więcej nie brać ze sobą, czy to nigdy z plecaka nie wyciągnąłeś na przykład też, wiesz, po jakimś czasie? No to może mniej, bo już to jest kolejna moja podróż, ja się mniej więcej nauczyłem już. Mój plecak ważył na Okęciu, jak wylatywałem 8 kilo. Jak wracałeś? Jak wracałem, nie wiem, być może więcej, bo tam musiałem sobie kupić parę rzeczy, bo mi się rozwaliły po prostu, nie wiem, shorty, buty mi się rozwaliły, więc tam... No na pewno, po tylu miesiącach podróży i wędrówek. To ja może odpowiem na pytanie, które nie padło, a wśród znajomych było jakby pierwszym praktycznie pytaniem, albo drugim. Co ci się najbardziej podobało? No właśnie. No i nie powiem jednoznacznie, bo to jest trudne. Ja miałem takie parę kategorii. Jakby, jeżeli chodzi o doświadczenie, i tak jakby ja najbardziej lubię podróżować, więc Patagonia wygrywa. Jakby tam 1,5 miesiąca nic nie trzeba było zamawiać, bo spędziłem w namiocie, więc w namiocie tam po prostu gdzieś dotrzeć. Nie bałeś się, że zepsujesz jedzenie, albo bo właśnie, wiem, jakie miałem zadać pytanie. W jakich miejscach najrzadziej widziałeś ludzi, albo jak długo, jak najdłużej nie widziałeś ludzi w ogóle i to gdzie to było? Ludzi najmniej widziałem chyba w Patagonii, tak. Natomiast też nie było, że na przykład w Peru, jak robiłem takie te wysokogórskie treki, ten 7-dniowy, to praktycznie widziałem tylko ludzi rano i wieczorem, bo ja byłem nielicznym jakby takim indywidualnym turystą, bo większość osób tam ma konie, kucharzy, tragarzy i to jest cała wyprawa. I oni z jakiegoś powodu zbierali się o 6 rano, czy tam o 6 już wstawali, śniadanie, i jakby cała ekipa wychodziła o 7. Tragarze tam zbierali namioty i trochę później, natomiast ja dopiero wstawałem o 7.30, jak słońce wychodziło i mój namiot się suszył.
Więc ja wychodziłem o 9 i praktycznie cały dzień później nikogo nie widziałem, bo też oni szli tymi trasami dla osłów, które tam niżej, a ja zwykle chodziłem tam trochę bardziej wymagające i te takie stromsze, gdzie zwierzęta trochę sobie gorzej radzą. Więc tam widziałem ludzi tylko w sumie rano i wieczorem, jak dochodziłem do miejsca noclegowego. Tak, żebym nigdzie nie widział ludzi przez parę dni, chyba się nie zdarzyło, bo zawsze tam były jakieś osoby, takie właśnie backpackersi, którzy tam gdzieś byli, więc... No bo tak jak mówiłem, ja jakby te rekomendowane treki robiłem w tej podróży, więc to były takie bardziej popularne i te niby najpiękniejsze. Podejrzewam, że tak jak tutaj w Beskidach, jak jesteśmy, bym poszedł gdzieś tam w mniej uczęszczany szlak, to mógłbym nie widzieć nikogo przez parę dni. Ja dzisiaj nie widziałem prawie nikogo, ale pokoczył jechał rowerzysta i uzgodniliśmy wspólnie z nim, że on też nikogo nie spotkał. A to dlatego, że po prostu jest kac po wczorajszym meczu. Tak. Dlatego. Więc ja już myślę sobie nad podróżą Amerykę, dwie Ameryki 2.0, gdzie już nie będę tymi najbardziej popularnymi szlakami i miejscami chodził, tylko pójdę w jakieś takie miejsca, gdzie jest też równie ładnie pewnie. Pewnie trochę trudniej dojechać, natomiast tam pewnie nic żywej duszy nie będzie. A jak podróżujesz po Polsce, jeździsz jeszcze w Polskę? No jesteś teraz w Beskidzie. Zeszły rok był w Polsce, bo trudno było gdzieś wyjechać. Ale teraz jesteś w Beskidzie Żywieckim. Tak, ale w sumie miałem plany do Hiszpanii polecieć, ale moja szczepionka jeszcze nie działała, a spaliłem sprawę z testem, więc nie zdążyłem zrobić. Więc miałem teraz po Pirenejach bardziej chodzić niż po Beskidzie, natomiast w sumie nie żałuję, bo teraz nawet z tą temperaturą trochę nie fajną, to teraz miałem 2 dni fajnych trekkingów. W Polsce no, kiedyś częściej, natomiast w Polsce nigdy nie robiłem takich trekkingów namiotowych, znaczy rzadko robiłem. Bo ja takie namiotowe to robię właśnie jak jadę tam na miesiąc, dwa gdzieś. Natomiast w Polsce no to zwykle gdzieś tam podjadę w góry samochodem, gdzieś tam zanocuję i taki trekkingowy pojedynczy albo tam ewentualnie nocleg tam jeden albo dwa, bo te góry polskie też nie są duże, chyba żebym chciał po prostu przetrawersować wszystko. Natomiast jak pojadę... Może całe Karpaty, aż po Rumunię. Tak, bo jak pojadę na przykład w Bieszczady, no to praktycznie 2 dni przejdę te wszystkie całe Bieszczady. I plany na następne podróże, najbliższe, jakie są twoje? To mam 3 powiedzmy pomysły. Najbliższe, który może wyjdzie, może nie, to jest już w sumie za miesiąc albo w wakacje te Islandia. To pewnie takie 2-3-4-tygodniowy wypad tylko. Od dawna odkładam wizytę w Japonii i w tym roku też ze względu na igrzyska raczej się tam nie będę wybierał. W sumie nie wiadomo, czy się odbędą chyba jeszcze, ale rok temu nie pojechałem, bo igrzyska miały być. Znaczy rok temu to COVID, ale nawet jakby nie było, no to igrzyska, no to ceny idą w górę i tłoki. Natomiast ja do Japonii kiedyś będę chciał. 3 razy byłem w Korei Południowej i za każdym razem chciałem do Japonii tam rzut beretem polecieć, ale zawsze kończyło się raz na Australii, drugi raz na Indonezji, bo akurat byłem w takim miesiącu, w sumie jak kończyłem business tripa w czerwcu, to tam się zaczynają te pory deszczowe, bardziej wilgoć, więc stwierdziłem, że nie chcę być mokry, więc leciałem tam, gdzie nie pada. Natomiast taki dłuższy, być może nie 10-miesięczny, natomiast powiedzmy 3 miesiące albo więcej trochę, to Azja Południowo-Wschodnia. Bo tam to byłem tylko w Wietnamie, ale to był taki wyjazd kitesurfingowy, więc w jednym miejscu siedziałem tydzień. Indonezji trochę tam liznąłem, natomiast tam Chiny na przykład chciałem pojechać. Więc to myślę, że tak ze 3 miesiące bym chciał w tamte kierunki pojechać. Natomiast zawsze jak będzie okazja, to mogę wrócić do Ameryki jednej albo drugiej, bo szczególnie Kanadę i Amerykę Północną, to przez ten miesiąc to tam niby zrobiłem tam chyba 9 tych najpopularniejszych parków właśnie w Kalifornii, w Utah, Arizonie, natomiast no to były takie jednodniowe wycieczki z noclegiem, bo tam, jak mówiłem, jest ten system loterii, na szczęście działa też taka kwota dla takich jak ja, czyli bez planu, którzy przyjeżdżają i chcą coś zrobić. Trzeba tylko się pofatygować
do Rangersów rano i zapytać się, gdzie można, bo tam jest jakaś pula dla takich ludzi, więc zwykle się dało, natomiast tak trudno jest wielodniowy trekking zorganizować, no bo oni ci mówią tylko, co na bliższej nocy jest, powiedzmy, wolne, natomiast no, nawet jak jest więcej, no to żeby zgrało się, że jest w odpowiednich miejscach wolne akurat w twoich datach, to się raczej nie uda. Więc ja bym tam chciał kiedyś wrócić, natomiast w sumie nie wiem kiedy, bo ja byłem w Ameryce w październiku i myślałem, że to już pewnie po sezonie, ale gdzie tam, po prostu tłum ludzi. Na szczęście ten system loteryjny też powoduje to, że tłum ludzi kończy się na parkingu i na pierwszym punkcie widokowym, a dalej to ludzie nie idą, bo właśnie nie mają rezerwacji, więc nie nocują, natomiast tam są takie limity, że rzeczywiście nawet jak byłem w kanionie Colorado, to tam już jak się tam zeszło na dół, to tam nie, mało tych osób było, bo tam mało stanowisk po prostu namiotowych jest. Więc to ja bym chciał Amerykę zwiedzić, natomiast tam chyba będę wybierał jakieś takie mniej popularne kierunki, bo chyba tam prawie cały rok albo tam jak już nie ma żadnych usług w tych parkach i trudno w ogóle tam się poruszać, to można jechać, natomiast tak w sezonie albo nawet takim po sezonie już październik, co myślałem, to jest dosyć trudne, bo tam jest tłum ludzi i chyba będzie coraz gorzej, jak już. Na koniec ostatnie pytanie. Co byś doradził słuchaczom, którzy są zauroczeni, można powiedzieć, twoją historią? Jak zaplanować taką podróż? Czy planować, czy rzucić się na głęboką wodę? Co robić, żeby się udało? Tak, jak mówiłem, ja specjalnie nie planuję. Znaczy to jest trochę kłamstwo w tym sensie, że ja czytam dużo jakby jakichś blogów albo przewodniki, żeby wiedzieć, co jest, no bo jak pojadę gdzieś i będę później... Czyli robisz research taki? Taki research robię, w sensie wiem, co chcę, albo mam właśnie, miałem taki przewodnik Lonely Planet, jakieś właśnie najlepsze trekkingi w Andach, więc teraz pewnie łatwiej, bo też pewnie są jakieś strony może dedykowane, gdzie można znaleźć, natomiast no, mi łatwiej po prostu w książce znaleźć listę, mam i mam w jednym miejscu całe Andy. Znaczy może całe Andy bardziej patagońskie, wyżej to już musiałem sobie szukać, natomiast właśnie po rekomendacjach albo tam brat mi rekomendował, bo on właśnie był też w tych wysokich Andach. Więc research jakby się przydaje, no bo głupio spędzić później parę dni w urlopu, nawet jak to jest 10 miesięcy, po prostu zastanawiam się, gdzie pojechać. No bo kiedy się okaże, że jest jakiś limit, o którym nie widziałeś, tak, bo nie przeczytałeś. Tak, jest jakiś limit, tak jak Torres de Paine. Jak ja byłem jeszcze tam wiele lat temu, to po prostu rezerwowało się, kupowało się bilet i się szło. Natomiast teraz tam chyba trzeba rezerwować z wyprzedzeniem miejsca, bo już jest tyle chętnych, że próbują to jakoś usystematyzować. Więc to jest, research jest chyba ważny, bo pozwala jakby szybciej zacząć coś ciekawego robić. Natomiast... Mam jeszcze pytanie, bo nie chcę, żeby mi wyleciało, bo ciągle mi ucieka i wraca to pytanie. Czy ty jakoś dokumentowałeś swoją podróż, kręciłeś filmy albo zdjęcia robiłeś? Zdjęcia robiłem, jakby tysiące wyszło, natomiast później to obcinam, bo ja jakby nie miałem... Nie można je zobaczyć, są gdzieś publicznie? Już od dawna nie noszę aparatu, tylko po prostu z komórki robię zdjęcia. Gdzie można je zobaczyć? Nigdzie publicznie nie mam tego. Okej, okay. Czyli nie masz konta na Instagramie, na Facebooku? Nie, ja jestem social media, nie mam nigdzie konta. Trochę jestem jakby może paranoja zawodowa, że wiem, co to znaczy. Rozumiem. Poza tym jakby unikam dzieleniem się jakby albo zostawiam śladu tego cyfrowego. Czyli ten podcast będzie jedynym śladem. No, na to się zgodziłem, więc. Super. Bardzo ci dziękuję za to, że zgodziłeś się wystąpić w podcaście Lepiej Teraz opowiedzieć swoją historię. Okej, dzięki bardzo. To był podcast Lepiej Teraz. Jeśli ci się podobał i masz ochotę na więcej moich treści solowych, zapraszam serdecznie na patronite.pl/podcast Lepiej Teraz. Dołączając do grona patronów otrzymasz dostęp do tajnej grupy na Facebooku, specjalnych solowych podcastów i 50% zniżki na kurs online Niezniszczalni, który znajdziesz też na stronie niezniszczalni.ideamen.tv. W tym kursie przygotowałem kilkanaście godzin lekcji audio i wideo dla wszystkich tych, którzy przechodzą trudny okres w życiu, tragedię, chorobę, czują zagubienie,
mają problemy z relacjami, są przytłoczeni pędem życia i wyścigiem szczurów. Zostań patronem Lepiej Teraz i otrzymasz ten kurs za połowę ceny. Także serdecznie Was zapraszam i jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia wkrótce.